Dzień dobry ponownie. Cześć, z tej strony Paweł Rawski i Justyna Bartnik. Widzimy się dzisiaj znowu na kanale Pawła, a dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym filmem. Wytłumaczymy Wam, czego nie powie Ci praktycznie żadna kobieta. Ale musisz o tym wiedzieć. I moi drodzy, jak wiecie, świat relacji nie jest jakiś super prosty. Jak ostatnio napisałam w jednym z moich wpisów, mówimy jednym językiem, ale różnymi dialektami. I żeby czasem się skomunikować i znać, trzeba wiedzieć, o co nam wzajemnie chodzi. Niestety mężczyźni komunikują się w inny sposób, a kobiety komunikują się w inny sposób. I jak wiecie, panowie, większość naszych komunikatów jest gdzieś z tyłu. Nie zawsze wprost, nie zawsze otwarta, nie zawsze szczera, nie zawsze mówiąca dokładnie, o co Wam chodzi. Więc dzisiaj przedstawimy Wam trochę kobiecy punkt widzenia, żebyście byli w stanie lepiej nas zrozumieć. Punktem pierwszym, który jest... Ja osobiście uważam, że to jest jedna z tych rzeczy, która jeżeli nie jest zaspokojona, to wtedy bardzo dużo problemów pojawia się absolutnie w każdej innej relacji damsko-męskiej, czyli odpowiednie tworzenie przestrzeni. Zgadzam się i można to robić jakby w dwóch torach, ja bym to nazwałam. Tor pierwszy to jest ten moment, w którym kobieta potrzebuje być po prostu zwyczajnie wysłuchana. Czyli chce mówić, chce przedstawiać swoje racje, nie zawsze chce słyszeć od Ciebie jakieś rozwiązania, nie zawsze chce słyszeć Twój punkt widzenia na to. Czasem po prostu potrzebuje takiej męskiej oazy spokoju, która będzie, która daje jej obecność, która daje jej wsparcie, która zapewni jej przestrzeń do tego, żeby ona mogła się po prostu zwyczajnie po ludzku wygadać. Tylko właśnie, panowie, zapewnienie przestrzeni polega na tym, że Ty nie jesteś w swojej głowie, nie analizujesz teraz jej problemu. Pomimo tego, że chcesz, pomimo tego, że to jest Twoją naturalną tendencją, rozumiem, też tak mam. Jeszcze bierz pod uwagę, proszę, fakt, że ja się zajmuję właściwie rozwiązywaniem problemów albo znalezieniem przyczyny. Więc ja jak coś takiego słyszę, to naturalną tendencją jest od razu to, że mi się odpala cała masa analiz schematów, myślenia, co, gdzie, jak, kiedy, dlaczego tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony super jest mieć takie umiejętności, ale często trzeba je umieć zapauzować, zamknąć gębę, zarówno tą fizyczną, jak i tą mentalną w sobie i być w pełni skoncentrowanym na drugim człowieku. To wcale nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Przede wszystkim, jak się słyszy kogoś, kto jest dla Ciebie ważny. Chcesz dobrze dla tej osoby, oczywiście, że tak, ale zapamiętaj do końca życia. Kobieta, kiedy mówi, ona w ogromnej mierze, ona, można by powiedzieć, że metaforycznie łączy kropki w swojej podświadomości. Im więcej tych kropek połączy, ona sobie znajdzie rozwiązanie tego problemu szybciej niż Ci się wydaje i będzie o wiele lepsze niż jakiekolwiek, które Ty stworzysz. Serio, mówi Ci to człowiek, który siedzi w tych tematach od wielu, wielu lat i który miał takich sytuacji już dosłownie dziesiątki. Dokładnie, ale też drugą przestrzenią, którą jako faceci możecie nam dawać, to jest przestrzeń na przeżywanie naszych emocji, które są czasem bardzo skrajne dla Was, bardzo nielogiczne. Delikatnie powiedziałeś. Bardzo różnorodne i czasem przechodzące ze stanów euforii do stanów totalnej złości, bo nie jest to łatwe zawsze zrozumieć kobietę i niełatwo jest to zaakceptować, a już chyba najtrudniejsze jest dać jej rzeczywiście przestrzeń na to, żeby ona na przykład jak się czymś cieszy, bo idzie i zobaczy cudowną sukienkę w jakiejś przestrzeni albo wspaniały mebel, który sobie już dawno wypatrzyła, to po prostu się z tego cieszy i ona chce przeżywać te emocje, a Ty jako facet wcale nie musisz ich negować, oceniać, krytykować. Ani pośpieszać, że musimy iść, bo się śpieszymy, bo są ważniejsze rzeczy. Zwróć uwagę na to, bo to jest bardzo fajny wątek, który teraz poruszyłaś a propos tych przeżywania tych tak zwanych pozytywnych emocji, czyli tych takich jak radość, fascynacja, ucieszenie się, chociaż to nie jest emocja, ale wiesz, o co tutaj chodzi. Szczęście. Jeżeli coś takiego się dzieje, to zwróć uwagę, że często wtedy mężczyzna mówi, ale musimy iść, bo jesteśmy gdzieś tam mówieni, bo musimy coś, bo jest coś do zrobienia. Ja wiem, każdy facet ma, prawie każdy facet ma zawsze w głowie rzeczy do zrobienia, cele, trzeba to robić. I mamy to bardzo mocno zarówno wdrukowane przez społeczeństwo, jak i poprzez biologię. Super, że to jest. Ale w tym momencie zauważ, że na Twoich oczach osoba, która jest dla Ciebie niesamowicie ważna, przeżywa pozytywną emocję, z którą chce się podzielić z Tobą. Ona daje Ci w tym momencie pewien dar. Ona Ci daje coś, co w tym momencie przeżywa i chce to przeżyć z Tobą. A Ty w tym momencie mówisz, musimy iść dalej. To teraz panowie sobie wyobraźcie, że Wy odczuwacie na przykład pożądanie. Jesteście totalnie podnieceni jakąś cudowną, wspaniałą kobietą, która jest w Waszym życiu i chcecie to wspólnie z nią przeżyć, a ona Wam mówi, halo, halo, wychodzimy, do widzenia, koniec. To mniej więcej się dzieje właśnie tam. To jest bardzo, ale to bardzo ważne, żeby dawać tu przestrzeń do przeżywania emocji. Panowie, tutaj hasło klucz, to jest trudne hasło klucz, nie oceniać. Trudno jest nie oceniać, bo zaraz w głowie nam się odpala, czekaj, ale teraz są ważniejsze rzeczy i tak dalej. W tym sensie zawsze oceniamy. Ale w tym aspekcie chodzi o to, żeby po prostu dać tą przestrzeń. To nie zawsze jest wcale przecież 20 minut. To jest naście sekund, jak idzie od nas. Dokładnie, czasem minuta Waszego życia. I oczywiście, że w tym aspekcie, kiedy mówimy o tych przyjemniejszych emocjach, jest to dosyć łatwiejsze.
Zabawa się zaczyna jednak wtedy, kiedy te emocje są troszeczkę trudniejsze, kiedy to jest na przykład złość, albo nawet wściekłość, gdzie, nie wiem, ona przychodzi i jest wściekła na to, że w pracy coś się stało. I teraz z jednej strony nie jest rzeczą łatwą dla takiego mężczyzny być absolutnie oazą spokoju, odpowiednio ogarniać te emocje i tworzyć wtedy tą przestrzeń. Ale nie olewać, bo to jest różnica. Nigdy nie olewać. Ja tutaj jestem zdania i tą metaforę uwielbiam w ogóle przekazywać, że facet powinien być jak góra, dosłownie, jak bardzo stabilna góra. Kobiece emocje natomiast są wodą, która, jeżeli emocja jest intensywna, potrafi tą górę nieraz przykryć. Bo często kobieta, która jest naprawdę, która daje sobie przyzwolenie do przeżywania tej rzeczy, bo czuje bezpieczeństwo od swojego partnera, to naprawdę nieraz jest w stanie przykryć tymi emocjami niejednego gościa. Ale im bardziej stabilna jest ta góra, czyli im bardziej mężczyzna tworzy właśnie tą przestrzeń, im bardziej on jest tą odpowiednią oazą spokoju, tym szybciej fale przechodzą. A w tym momencie, pamiętajcie, im silniejszy ty jesteś tej swojej energii, im lepiej tworzysz tą przestrzeń, tym bezpieczniej czuje się przy tobie kobieta, bo wie, że ma przy sobie mężczyznę, który niezależnie od tego, w jakie ona wejdzie emocje, jest w stanie to ogarnąć. Nie będzie jej oceniał, nie będzie jej osądzał, myślał kategoriami, dlaczego ona w ogóle taka jest. Tylko po prostu wie, że to jest jej naturalny stan. I będzie w stanie dać jej obecność, która jest jedną z piękniejszych i cudowniejszych rzeczy, jaką możemy dać komukolwiek w jakiejkolwiek relacji. I przechodząc do następnego tematu, wsparcie również jest niesamowicie istotną rzeczą, która w ogromnej mierze jest właściwie połączona także z tą, ponieważ jeżeli nie tworzymy tej przestrzeni, to nie można sobie dać wsparcia. Przynajmniej ja nie mam tego pojęcia, jakby to można było zrobić. Wsparcie, i to słuchajcie, czasami bezwarunkowe, jeżeli chcemy coś osiągnąć, jeżeli podejmujemy jakąś trudną decyzję w naszym życiu, jeżeli z kimś się pokłóciłyśmy, jeżeli coś idzie nie po naszej myśli, nie tak jak zaplanowałyśmy, jeżeli nie tworzymy takich relacji, jakich chcemy, to ten mężczyzna obok nas jest naszym czasem oazą spokoju, naszym wsparciem. I to nie chodzi o to, żebyście akceptowali każdy nasz wybór, bo prawdopodobnie nie da się tak nigdy zrobić, że zawsze będziemy się zgadzać, chociaż niektórzy są blisko tego. Ja bym powiedział, że można akceptować każdy wybór, nie każdy trzeba tolerować. Albo z każdym się zgadzać. Bo chodzi mi o to, że akceptacja to jest takie, okej, akceptuję, że to jest twój punkt widzenia. Jednak. Tak. I mówimy to w zupełnie... Dla mnie po prostu jest bardzo duża różnica między akceptacją a tolerancją. Akceptacja polega na tym, że we mnie nie budzą się żadne emocje sprzeciwu. Tylko we mnie się budzi naturalny spokój, luz, zrozumienie, że tak ma druga strona, ale nie znaczy, że będę to wszystko tolerował. Ale to bardziej chodzi o to, że możecie mieć totalnie inne zdanie w jakiejś kwestii czy materii, którą wybrała wasza kobieta, a jednocześnie mimo wszystko możecie ją wspierać. Czyli bez względu na to, co zrobisz, jaką decyzję podejmiesz, ja uważam inaczej, ale ufam tobie, bo jesteś mądrą kobietą, jesteś moją kobietą i wiem, że zrobisz dobrze. Nic więcej, nic mniej. A jak nie zrobisz dobrze albo coś spieprzysz, to poniesiesz wtedy konsekwencje. Paweł, no misiaczek! Tak robią dorośli ludzie. Uwielbiam te twoje wtrącenia. No, tak, są tak, takie, słuchajcie, z takiej męskiej energii. Ja już tak się rozwodzę, tak kobieco i słodko i nagle wjeżdża pan. Ale tak robią dorośli ludzie i wtedy kobieta się uczy. No, kochanie, teraz to ty miałeś rację. Mimo mojej kobiecej intuicji, mimo mojej świadomości i tego, że to zazwyczaj ja miałam rację, teraz ty ją miałeś. Życzę wam, panowie, na tyle świadomych, inteligentnych partnerek, żeby mogły wam coś takiego powiedzieć, ale naprawdę dawajcie swoim kobietom jak największe wsparcie. Tylko teraz też bardzo istotna kwestia. To, co my mówimy tutaj, to jest jedno. Staramy się odnieść do jak największej liczby osób, które gdzieś tam znamy, z którymi mieliśmy okazję pracować, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, które po prostu w jakiś sposób pojawiły się w naszym życiu. Ale w ogromnej mierze zawsze pamiętajcie o tym, że dla każdego wsparcie będzie czymś innym. Dlatego w ogóle porozmawiajcie na ten temat. Jak ona chce, żebyś ty ją wspierał. Tak. I z jednej strony, dla mnie kiedyś to było w ogóle fascynujące, że ludzie o tym nie rozmawiają. Naprawdę jestem zdania, że potrzeby to także jest właściwie temat tabu. Ludzie nie rozmawiają o swoich potrzebach. A wsparcie to jest potrzeba absolutnie każdego z nas. Jeżeli w odpowiedni sposób wspierasz, bardzo ważne, wsparcie dla ciebie będzie czymś zupełnie innym niż dla niej. Dlatego bardzo, ale to bardzo mocno polecam o tym porozmawiać. Tak, bo możesz ją wspierać mówiąc do niej, możesz ją wspierać ją przytulając, możesz ją wspierać ją całując, możesz ją wspierać na przykład zawożąc na jakieś ważne spotkanie, możesz ją wspierać gotując jej obiad, możesz ją wspierać na przykład, bo kupiłeś jej piękną sukienkę, ona nie ma czasu, żeby wyjść do sklepu, tak? Możesz ją wspierać tym, że powiedziałeś jej jakiś komplement, więc tych czynników jest X, a każda kobieta będzie miała inną lampkę na to, co będzie na nią działało i co będzie jej potrzebne i co będzie dla niej ważne. Kolejnym ważnym punktem tutaj, moi drodzy panowie, jest odpowiednie wyznaczanie granic, które w tym akurat wypadku mógłbym nazwać wprost ustawieniem jej do pionu.
Zgadzam się, panowie. I mimo tego, że ja czasem jestem dosyć silną, konkretną kobietą, która czasem wprost wyraża swoje potrzeby i granice, to ciągle uważam, że bez względu na to, jak kobieta by nie była silna, zdeterminowana, konkretna i rzeczowa, to zawsze, zawsze będzie potrzebowała faceta, który jest po prostu od niej silniejszy. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Dlatego ja osobiście bardzo lubię pewne siebie, świadome kobiety, które nie mają problemu z wyrażaniem swojego zdania wprost, tylko często te kobiety są, no dosłownie, nazywając rzeczy po imieniu, to są kobiety, które są w stanie faceta, który nie ma w sobie odpowiedniej energii męskiej, spalić samym wzrokiem. Bo przy takich kobietach zawsze facet jest w stanie zobaczyć, na ile oby na pewno on jest pewny siebie, na ile oby on na pewno potrafi prowadzić i na ile oby on na pewno potrafi wyznaczać granice. Bo jeżeli myślisz, że jesteś w stanie je wyznaczać, to taka silna, pewna siebie kobieta jest w stanie bardzo szybko sprawdzić te twoje granice. Ba, ona właściwie to będzie robić nieustannie. W bardzo ciekawy sposób. Czasami mocniej, czasami lżej. I teraz pytanie, w jaki sposób ty jej coś zakomunikujesz? Jeżeli wejdzie na te twoje granice, czy się zezłościsz, to w tym momencie pokazujesz tylko i wyłącznie to, że to nie jest już dobra relacja dla niej. Ponieważ jeżeli ty pokazujesz jej złość, to w tym momencie w pewnym sensie pokazujesz, że nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Jak nie radzi sobie ze swoimi emocjami, to jak do jasnej cholery masz poradzić sobie z jej emocjami. Panowie, taka jest nasza natura i taka jest biologia. Ja nie mówię po to, żeby nas usprawiedliwać, każde nasze nielogiczne zachowanie, ale jesteśmy tak po części skonstruowane, że ciągle będziemy sprawdzały, czy ten partner, który jest obok nas, to jest ten partner, czy to jest ten silny partner, który będzie w stanie zapewnić nam stabilizację, czy to jest ten partner, który będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, czy to jest ten silny facet, który będzie w stanie ogarnąć jakokolwiek sytuację, która zdarzy się w naszym życiu, więc czasem po prostu będziemy was testować i sprawdzać. Nie denerwujcie się na nas. My po prostu chcemy dla siebie jak najlepiej, a to jest droga, którą biologicznie wybrałyśmy. I to jest też niesamowicie ciekawe, bo ten temat testów się bardzo często widzę przejawia, zarówno w komentarzach, zarówno w różnego rodzaju pytaniach, że czekaj, jak to jest, Paweł, dlaczego te kobiety ciągle cię testują? Dlaczego tak jest, że w ogóle to tak funkcjonuje? Słuchajcie, tak zostaliśmy skonstruowani, po prostu. To jest z jednej strony tak, to jest najprostsza odpowiedź, którą tutaj można udzielić. Kobieta, patrząc przez pryzmat stricte ewolucyjny, patrząc na to przez pryzmat biologii, ona po to sprawdza. I najlepiej, jeżeli właściwie robi to nieustannie, bo ona na poziomie nieświadomym, bardzo głębokim, wręcz biologicznym, musi wiedzieć, że przy tobie jest bezpieczna na tyle, żeby ona i jej ewentualne potomstwo mogło żyć w tym jednym wspólnym klanie, w tym jednej wspólnej grupie, którą razem tworzycie. Ja jestem zdania, że jeżeli jakakolwiek kobieta przestaje mnie znowu, to może to jest dlatego tak, że ludzie nie lubią sformułowania test po prostu. Dlaczego jesteśmy bo razem, się źle kojarzy, jesteśmy nie? razem tyle lat, mamy do siebie zaufanie, a ona ciągle mnie testuje. I dobrze, że to robi. Zamień sobie to słowo, jeżeli ci tak bardzo nie leży. Natomiast ja jestem zdania, że jeżeli ona przestaje to robić, to w pewnym sensie zaczyna na mnie patrzeć troszeczkę inaczej niż na faceta, bo ona już ma inne filtry wtedy. Mhm. I temat ustawienia do pionu, tworzenia tych odpowiednich granic, bo zdaję sobie sprawę, że sformułowanie ustawienia do pionu dla niektórych kobiet może dziwnie brzmieć, chociaż jestem zdania, że jeżeli byśmy podyskutowali troszeczkę dłużej na ten temat, to właściwie każda kobieta by powiedziała... Ja się z tym zgadzała, tylko inaczej by to nazwała może. Prost, mają rację. Mhm. Ale że ten materiał akurat głównie kierujemy do mężczyzn, także pamiętajcie, panowie. Jeżeli kobieta wyraźnie wchodzi na wasze granice, w odpowiedni sposób o tym komunikujcie. I to właśnie pięknie tak, że przechodzimy do następnego tematu, jakim jest odpowiednie wyrażanie siebie, dobór odpowiednich słów, ponieważ dla kobiet to jest, uważam, kobieta zwraca uwagę czasami na takie subtelności, nie tylko w słowie, jakie jest wypowiedziane, ale w sposobie, w jakim jest to wypowiedziane, a także i te małe tutaj nawet znaczniki, które są często dla nas kompletnie nieusłyszalne, ale jak ty powiesz kobiecie nie i ta kropka na końcu zdania jest bardzo mocna, to zwróć uwagę, że często kobieta wtedy wręcz aż potrafi odskoczyć w ogóle. Mhm. Jest taki rodzaj wejścia w te granice. Dobór słów to jedno, w ogóle wyrażanie czegokolwiek słowami jakby jest klucz w relacji z kobietą, bo panowie, jeżeli wam się wydaje, że swoimi czynami i zachowaniami pokazujecie coś kobiecie, oczywiście jest to prawda, ale jest to szlagier, naszą najwrażliwszą częścią ciała są uszy i czasem coś, co nie zostanie dla nas wypowiedziane jakkolwiek, zwerbalizowane, coś, co my będziemy mogły przeczytać, zobaczyć, usłyszeć, w naszej głowie nie istnieje. Dlaczego kobiety na ostatnio się pytają, kochasz mnie? A kochasz mnie? A jestem dla ciebie ważna? Bo może codziennie o nią dbasz, może jesteś troskliwy, może jesteś opiekuńczy, może wyrażasz jej miłość na swój indywidualny, wspaniały sposób, ale ona nie słyszy od ciebie, że cię kocha, ona nie słyszy od ciebie, że jest dla ciebie ważna, ona nie słyszy od ciebie, że ona jest piękna, więc w jej głowie nie do końca to istnieje.
Ja tutaj się nie do końca zgodzę z tym, że to jest szlagier, to co powiedziałaś, bo zawsze panowie w pierwszej kolejności, tylko pamiętajcie, nasze punkty widzenia czasami będą troszeczkę różne, ale chcę wam pokazać szerszą perspektywę. Zawsze w pierwszej kolejności kobieta będzie zwracała uwagę na zachowania, tak czy inaczej. Zawsze. Dlatego nie pomijajcie. Nie mówię, że nie, ale bardziej chodzi mi o to, że jak coś nie jest wyrażone, to nie istnieje. Tak, ale powiedziałeś, że to szlagier. Moje ucho zawsze to wyłapie. Tak czy inaczej. Czy masz wrażliwe uszy? Bardzo. Z kobietami obcuję, więc muszę mieć. Tak czy inaczej, żebyście teraz dobrze zrozumieli to, co tutaj jest mówione, bo to jest szalenie ważne. Mówię o tym dlatego, że wiem, że niektórzy, którzy oglądają takie materiały, mogą: aha, to teraz jak będę dobrze mówił, to znaczy, że już będę dla niej samcem alfą. O to mi chodzi, że niektórzy mogą tak to wyłapać. Więc oczywiście, że bardzo jest, mega ważne jest to, jak ty się zachowujesz. Bo to, co ja bardzo często mówiłem, że z jednej strony nie jest ważne to, co mówisz, ważne jest, jak to mówisz, ale jeszcze ważniejsze jest, jak się czujesz, gdy to mówisz. Dlaczego? Bo to jest między innymi ta przestrzeń, o której mówiliśmy na samym początku. Tak. Żebyście rozumieli, że to jest cały obraz tego. Teraz, jeżeli dobrze się czujesz sam ze sobą, jeżeli potrafisz dbać o tą przestrzeń, jeżeli jesteś w stanie skupić się na niej w odpowiedni sposób i do tego jeszcze dodatkowo potrafisz wyrazić i zwerbalizować pewne swoje myśli, to, że coś ci się podoba, powiedzieć jej w odpowiedni sposób, tylko teraz, i to jest właśnie rzecz, z którą mężczyźni mają bardzo duży problem. Ponieważ facet jak mówi, to on komunikuje coś bardzo racjonalnie. Skarbie, jak ci się podobam w tej sukience? No ładne jest. Pamiętajcie, nigdy nie mów do kobiety tak, jakbyś mówił do swojego kumpla. Zwróć uwagę, że jeżeli rozmawiasz z facetem odnośnie tego, jak było na spotkaniu, to podajesz fakt i mówisz raczej coś w stylu: no fajna była, no przyszła, fajnie ubrana, ciemne włosy. Chyba. Kolor oczu nie pamiętam, ale fajne jest. Naprawdę myślę, że coś z tego będzie. A co u ciebie? I w ten sposób mówi facet do faceta. Bo z jednej strony, no wyobraźcie sobie panowie, jakbyśmy tu mówili do faceta, jakbyśmy mówili tak, jak mielibyśmy mówić do kobiety. Przyszła do tego lokalu, stary, jak ona otworzyła drzwi. Jak ona popatrzyła, ten wzrok, stary, przeszyło mnie tak, że ja pierdzielę i już wiedziałem, że dzisiaj w nocy będzie jedna wielka masakra. Wyobrażasz sobie coś takiego? Chociaż z drugiej strony ja czasami tak mówię. Teraz nie chodzi o to, że masz iść w ekstremum, że masz być nie wiadomo jak ekspresyjny w ogóle w komunikacji, ale pozwól sobie czuć w pierwszej kolejności emocje, która ona w tobie wywołuje i zacznij to werbalizować. To jest, myślę, najbardziej istotne hasło. Czyli najpierw daj sobie przestrzeń, żeby poczuć te emocje. Jeżeli ona się ciebie pyta o to, jak ona w tym wygląda, naprawdę zamknij się wtedy wewnętrznie, przyjrzyj się temu, poczuj to w pierwszej kolejności, chociaż dla niektórych z was to jest takie dziwne, co, no, ja nic nie czuję, ja nie wiem, co mam zrobić. Wtedy tym bardziej, zamknij swoją wewnętrzną gębę, skup się na tym, że jakaś piękność, która stoi obok ciebie, skoro ją wybrałeś, mam nadzieję, że jest dla ciebie pięknością, zadaje ci takie pytanie, to znaczy, że w tej jednej setnej sekundzie jej życia twoje zdanie dla niej jest najważniejsze. Dlatego twoim obowiązkiem jest jako mężczyzny zakomunikować to w taki sposób, żeby nie trafiło do niej tu, bo tak się komunikuje z facetem, tylko żeby ona to poczuła. I to naprawdę nie jest aż tak trudne, jakby się wydawało. Nie musisz iść do żadnej szkoły aktorskiej, nie musisz robić nie wiadomo czego. Musisz w pierwszej kolejności dać sobie przestrzeń do tego, żeby poczuć, a później odpowiednio to zwerbalizować. To podsumowując to, co powiedziałaś z kobiecego punktu widzenia, jeżeli chodzi o wyznaczanie zasad i granic, zawsze w pierwszej kolejności zachowania i energia, to jest to, na co będzie zwracała uwagę kobieta, w drugiej kolejności słowa. Jeżeli będą słowa, nie będą szły zachowania i odpowiednia energia, do widzenia. W przypadku komplementów, zachowania jak najbardziej, ale i tak mimo wszystko będziemy potrzebowały usłyszeć od was to, co do nas czujecie i to, jak się nam podobać. Tylko właśnie tutaj, pamiętajcie panowie, kobieta ma usłyszeć po to, żeby poczuć. Ona nie ma usłyszeć po to, żeby zrozumieć tak bardzo. Ona już i tak rozumie. Zrozumcie to, panowie, bo to jest tak niesamowicie częsty błąd facetów i tak często to słyszę od różnych kobiet, że jej facet jej nie wspiera w taki sposób, jakby chciała. Chociaż z jego punktu widzenia on robi wszystko to, co może. Ale tam często brakuje właśnie tego odpowiedniego przekazu werbalnego. To mogłoby się wydawać taką delikatną, drobną rzeczą, takim nie wiem czymś istotnym. Przecież ona wie. A co, ty nie lubisz usłyszeć, że dobrze wyglądasz? Ty nie lubisz usłyszeć, że jesteś zajebiście męski? Nie lubisz usłyszeć, że ona cię podziwia? Nie lubisz usłyszeć, że ją zajebiście podniecasz? No uwielbiasz przecież, tylko oczywiście nie powiesz tego, no bo wstyd, jak żebyś mógł. I na koniec zostawiliśmy sobie taką malutką perełkę. To jest temat, który... Właściwie na ten temat napisano wiele książek. Myślę, bardzo wiele książek. Nagrano wiele różnego rodzaju materiałów. Tak. Natomiast
ten temat nigdy nie będzie tematem wyczerpanym, ponieważ to można o tym opowiadać i opowiadać po prostu. Panowie, to, co ona mówi, nie zawsze jest tym, co ona myśli. Tak. Jak dziwnie by to nie wyglądało i nie brzmiało, to tak. Opowiem tutaj case, który kiedyś zasłyszałam. Mężczyzna wręczył kobiecie pierścionek nie zaręczynowy, wręczył jej po prostu pierścionek w prezencie, tak? Jakiś czas po tym jakże cudownym, wspaniałym prezencie para się pokłóciła. Był bardzo duży fuck up, nie byli w stanie tego ogarnąć. Kobieta nie wiedziała, jak ma to wyrazić i zwerbalizować, więc wzięła ten pierścionek, rzuciła mu tym pierścionkiem, powiedziała, że ona nie chce go nosić. Pauza. I teraz zastanów się, jak byś odebrał jej zachowanie. Naprawdę. Pomyśl przez moment, co byś poczuł, co byś pomyślał i co byś dokładnie ty zrobił, jak twoja partnerka, na której ci zależy, dałeś jej jakiś fajny prezent, niech to będzie ten pierścionek, pokłóciliście się, a ona ci go oddaje. Jakie masz pierwsze myśli, co myślisz, co robisz, jak się zachowujesz? Prawdopodobnie, że nie chcę go nosić. Natomiast z kobiecego punktu widzenia, z mojego doświadczenia wynika, że to wcale nie musiało tak wyglądać. Sytuacja mogła wyglądać tak, że oni bardzo się pokłócili, ale jej bardzo zależało na tym, żeby to ogarnąć. Nie wiedziała, jak ma to zrobić, nie wiedziała, jak ma to wyrazić i zwerbalizować, więc chciała tego faceta doprowadzić do skrajnych granic emocji, żeby on jakby delikatnie dotknął dna, żeby odbił się od tego dna i żeby był w stanie ogarniać ich relacje. Ja wiem, że to może być mindfuck i totalnie nielogiczne i dziwne, ale uwierzcie mi, że takie rzeczy się zdarzają i my czasem będziemy robiły rzeczy, które są totalnie nielogiczne, totalnie dziwnie, po to właśnie, żeby doprowadzić was czasem do granic jakby możliwości i żeby sprawdzić, tak, i żeby sprawdzić, co zrobicie i jak się zachowacie. Znam też case, słuchajcie, gdzie dziewczyna zerwała z facetem tylko i wyłącznie dlatego, bardzo jej zależało, ale ona tego nie czuła. Zerwała z nim, żeby sprawdzić, jak on o nią będzie walczył, jak jej okaże to, że ona jest dla niego ważna i potrzebna. Ale on niestety uznał, że to nie tego typu sytuacja słyszałem dosyć często, ale wracając do tej sytuacji z pierścionkiem, osobiście uważam, że większość facetów nie pomyślałoby o tym, że ona nie chce go nosić, tylko że to jest koniec relacji. Większość mężczyzn, ich ego, ich duma nie pozwoliłaby popatrzeć na to z troszeczkę większej perspektywy. Bo ja osobiście, jak gdybym parę lat temu miał taką sytuację, to bym się poczuł dotknięty, urażony, odtrącony, zaniedbany i inne tego typu rzeczy. Dosłownie. Jednak w tym momencie, gdyby coś takiego się stało, to w pierwszej kolejności, owszem, nawet prawdopodobnie poczułbym różne emocje, chociaż właściwie nie wiem, czy to by wtedy tak jakoś mocniej mnie odpaliło, ale na pewno w pierwszej kolejności popatrzę na to z innej perspektywy, bo czekaj. Co ona w tym momencie chce mi pokazać? I pierwsze, co bym zrobił wtedy, to już bym zobaczył, że okej, to jest cholernie ważne dla niej. Skoro już zachowuje się w taki sposób i tak dobitnie chce mi coś pokazać, tylko nie do końca jeszcze wie co, być może wie, ale nie wie, jak to właśnie werbalizować, tak jak powiedziałaś, to w tym momencie moim męskim obowiązkiem, ja tak na to patrzę, to jest wręcz męski obowiązek, jest w tej chwili zamknąć wszystko, co się dzieje dookoła innego, skupić się w 100% na niej i stworzyć jej taką przestrzeń i dowiedzieć się, o co tam dokładnie chodzi. Czy to by było łatwe? Z wieloma kobietami najprawdopodobniej nie. Skoro ona nie do końca potrafiła to werbalizować, to znaczy, że trochę pewnie bym musiał z nią na ten temat porozmawiać i znowu, kiedybym z nią rozmawiał i chciałbym to zrobić raczej złością czy czymś takim, to w tym momencie znowu wracamy do tej przestrzeni. Nie ma komunikatu. Nie ma w ogóle wtedy relacji. I znowu, panowie, nie jest rzeczy łatwo, bo patrząc na to tak stricte z takiego męskiego łba, nie głowy, ale teraz dosłownie z męskiego łba, to jest jasna cholera, ja jej daję pierścionek, coś tam spieprzyłem, jakoś się pokłóciliśmy, a ona w tym momencie robi wielką awanturę i mi ten pierścionek oddaje. W ogóle o co kurwa chodzi, kobieto? Większość facetów zachowałaby się w ten sposób, ale jeżeli ty wtedy naprawdę się zamkniesz i będziesz miał w pierwszej kolejności chęć zrozumienia tego zachowania, nawet nie całego człowieka, ale chęć zrozumienia tego człowieka, to masz tak bardzo do przodu u niej, że się w głowie nie mieści. Nie znaczy, że ona nagle... O, ale kochanie, ty jednak jesteś wspaniały. Przepraszam cię, że cię się zachowałem w taki sposób. Nie. U niej emocje prawdopodobnie wtedy sięgnęłyby jeszcze większego zenitu. I dobrze, bo ona w tym momencie by sprawdzała, na ile ty jesteś tą górą. Ale jeżeli ty jako facet zapewniłbyś jej tą przestrzeń, to dopiero wtedy wasza relacja po tego typu sytuacji mogłaby wejść na zupełnie, ale to zupełnie inny poziom. Bo to jest kwestia tego, że my czasem potrzebujemy z wami porozmawiać, ale nie zawsze jesteśmy tą osobą, która chce zrobić ten pierwszy krok, żeby rozwiązać ten konflikt. Bardzo mało
mała ilość kobiet, bardzo mała liczba kobiet jest w stanie pójść do swojego faceta i powiedzieć: słuchaj, zależy mi na naszej relacji, chodź pogadamy, obgadajmy to. Dlaczego? Dlatego, że one są w emocjach, to wszystko w nich buzuje, tam nie ma w tym momencie dostępu do logiki, do jakiegoś racjonalizmu, do jakiegoś spokojnego myślenia. Tam są emocje, one się kotłują, więc teraz jeżeli ona myśli perspektywą emocji, to przez te emocje będzie chciała wyrazić jakiś komunikat, który będzie Was zachęcał do tej rozmowy, więc no jakby byłoby cudownie, gdybyśmy powiedziały: skarbie, chodź porozmawiamy, chodź rozwiążemy ten problem, nie chcę się kłócić i tak dalej. Ale ona stwarza teraz taką sytuację, żeby Ciebie doprowadzić do tych emocji, żebyś przyszedł do niej i czasem z nią porozmawiał. Ale jakby paradoks polega na tym, że czasem my jakby doprowadzamy Was do ściany, a Wy się odbijacie od tej ściany i idziecie jeszcze dalej i uciekacie i wtedy dwie strony ze sobą nie rozmawiają. No i mamy duży problem. Jestem bardzo ciekawa, jak się zakończyła ta historia z tym pacjentem? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, więc niestety wam tego. Ale jestem bardzo ciekawy, co ty byś zrobił, jakbyś był na miejscu właśnie tego gościa, do którego przychodzi jego partnerka, oddaje ten pieczynek. Dlatego podziel się proszę swoimi przemyśleniami w komentarzu. Jestem ciekawy, co byś zrobił. Tylko teraz pewnie niektórzy mogą tam już pisać: nie, no ja bym zrobił to, co Paweł powiedział, stworzył mi przestrzeń. Ja tak serio, bądź tutaj absolutnie, ale to absolutnie szczery, bo jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy waszego zachowania. Ja się przyznaję bez bicia. Ja parę lat temu naprawdę czułbym się tak absolutnie urażony, czułbym się tak fatalnie. Najprawdopodobniej czułem się na tyle fatalnie, lat temu, z ponad 10 na pewno, czułem się na tyle urażony wtedy, że najprawdopodobniej nie chciałbym z nim w ogóle rozmawiać, bo byłoby mi wstyd pokazać to, że czuję się urażony, dosłownie. Więc to było moje przyznanie się, to było moje prawdziwe przyznanie się, to był mój came out, czy jak to się nazywa w angielsku. Came out. I wy to samo zróbcie w komentarzu pod spodem, zróbcie tam came out.